Horoskop na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Witam serdecznie kochani słuchacze, subskrybenci i nowi widzowie. Oczywiście zapraszam Was teraz na horoskop na nowy miesiąc, punktualnie z kart Tarota. Dla każdego znaku postawię jedną kartę i powiem, jakie są wskazówki, porady, tendencje z tej karty na następny Wasz miesiąc. Kochani, skupcie się. Ja Was oczywiście zapraszam do komentowania, do wysyłania mi smajlika, jednego słowa, jednego zdania. Piszcie do mnie, proszę. Potrzebuję tego do inspiracji, motywacji, do nagrywania. Oczywiście lajkujcie z kciuczkiem w górę. Wszyscy nowi, proszę, subskrybujcie mój kanał. Zostańcie tutaj z nami. Kochani, również zapraszam Was na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, a ja Wam wyślę oczywiście warunki takich wróżb. Jak widzicie, mam dzisiaj astrologiczny obróz. I tutaj jest 12 znaków zodiaku, tak jak 12 miesięcy w roku. Na te 12 znaków położę kartę. Zaczynamy od barana. Tutaj jest baran. Zapalę Wam światło, byście lepiej widzieli moją wspaniałą tutaj tą właśnie dekę po niemiecku, czyli po polsku obraz czy serwetę astrologiczną. Zaczynamy od barana i mamy właśnie później byka, bliźniaków i tak dalej. Po prostu idzie to w tę stronę, czyli tak jak zegar. Tak jak zegar ma 12 godzin, mamy 12 znaków zodiaku, 12 miesięcy. Jak widzicie, wszystko w astrologii ma swoją logikę, dlatego liczba 12 jest liczbą astrologiczną, bardzo ważną. Oczywiście zaczynamy od naszego kochanego barana. Zapraszam wszystkie barany. Proszę o wskazówkę dla barana na lipiec. 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 Dziękuję. Baran. Król kielichów. Baranie. Król kielichów to oczywiście dla Ciebie ta karta i to jest żywioł wody. To są być może jakieś osoby Tobie znane spod znaku raka, skorpiona, ryby, która, na przykład, które są Twoim, nie wiem, czy partnerem, czy szefem, czy współpracownikami. Tutaj masz może z takimi osobami do czynienia w lipcu lub Ty sam, baranie, będziesz bardzo tutaj romantyczny. Ta karta mówi w lipcu o uczuciach, o romantyzmie, o pomocy, byciu pomocnym, o tym, by być o kogoś zatroskanym, by się kimś zająć, by być uczuciowym, sympatycznym, pełnym zaufania, by być pełnym zrozumienia, otwartym, delikatnym, by być empatycznym, medialnym, by być po prostu kochanym dla Waszego partnera, Waszej partnerki, żony, męża, dla dzieci. Być może tutaj oznacza ta karta baranie miłość, nowy flirt, nowy romans, nowe romantyczne historie, czy jedną historię oczywiście romantyczną, która zacznie się w okresie letnim, czyli w lipcu. I te wszystkie cechy, które tu wymieniłam, romantyczność, emocjonalność, tak, otwartość na te nowe doznania, uczucia jest tutaj w lipcu bardzo widoczna. Bądź po prostu życzliwy, słuchaj głosu swojego serca i idź za swoimi instynktami, ponieważ tutaj instynktom po prostu należy zaufać. Więc karta dla barana
jest pełna uczuciowości, pełna romantyczności. Dziękuję bardzo baranowi i zapraszam wszystkie byki. Proszę o kartę dla byka. 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 Proszę o kartę wskazówkę dla byka. Proszę o kartę wskazówkę dla byka. Proszę o kartę wskazówkę dla byka. Dziękuję. O, kochane byki. 8 buław. 8 buław dla byków, czyli szybka wymiana informacji, wiadomości. No, duża seksualność. Też być może przeprowadzka, być może jakaś podróż, byki. Podróż szybka, spontaniczna. Bardzo dużo żywotności u Was, byki, w lipcu. Bardzo dużo energii, tak? Bardzo dużo ruchu, nowy szwung, który się tutaj pokazuje, nowe jakieś niespodzianki, nowo poznane osoby. Także tutaj bardzo dużo dla Was, kochane byki, będzie się działo. Też ważne jakieś wiadomości, które... No nie mogę zostawiać tych kart tutaj na Waszych znakach, ponieważ muszę przecież mieć całą talię, więc muszę te karty znowu zbierać, kochani. Dobrze, więc dla byków bardzo, bardzo duża witalność, energiczność, akcja, podróż, droga, przeprowadzka. Także dużo będzie się działo, byki, u Was w lipcu. I teraz proszę o kartę dla bliźniąt. Dla bliźniąt. Proszę o kartę dla bliźniąt. Proszę o kartę dla bliźniąt. Proszę o kartę dla bliźniąt. Proszę o wskazówkę 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 dla bliźniąt. Nie chcę coś karta wypaść, więc musimy, kochani, sami wyciągnąć. O, już teraz została ta. Karta dla bliźniąt, Rydwan. Rydwan, kochani, to również szybkie zmiany. Też jakaś podróż, też chęć jakichś nowych tutaj przedsięwzięć, też tutaj karta nowych różnych kontaktów, być może chęć szybkiego, gorącego seksu. Tutaj chcecie lub będziecie musieli zdecydować się, w którą stronę mają pójść sprawy. Tak, uważajcie, żeby podjąć konkretną decyzję. Tutaj należy być, kochane bliźnięta, bardzo odważnym, stanowczym, odważnie dążyć do celów, które macie tu w lipcu i pójść swoją drogą, tak, do osiągnięcia celów. Czyli też tutaj ta karta mówi o podróży autem na przykład, albo o przeprowadzce. Podobna karta, bardzo dynamiczna, bardzo szybka, bardzo witalna, bardzo po prostu energiczna. Także przeprowadzka, jeśli planujecie jakieś przeprowadzki, to na pewno lipiec będzie dobrym miesiącem na przeprowadzki, kochane bliźnięta. Na pewno tutaj jest jakiś krok do przodu, ale musicie być odważni, musicie być pewni siebie i musicie oczywiście nie bać się żadnych zmian, kochane bliźnięta. Dobrze. Teraz raki. Zapraszam wszystkie raki. Zapraszam wszystkie raki. Tutaj mamy raka. O, już wyskoczyło raki. Wow, jakie karty mi dzisiaj wyskakują. Tutaj jest karta siła. Raki.
W miesiącu lipcu potrzebujecie wiele siły na coś, tak? Może macie jakieś przedsięwzięcia, nowe sprawy do załatwienia, jakieś ważne kroki, nie wiem. Tutaj macie bardzo konieczność dużo siły, ale uwaga, siły do walki, na przykład siły lwa, siły lwicy do walki o coś, ale również w tym wszystkim harmonii łagodności baranka, czyli nie rozpychanie się. Jeśli ja mówię siła, to nie chodzi o rozpychanie się łokciami, to nie chodzi o jakieś agresywne zachowanie, tylko chodzi o łagodność baranka, która jest połączona właśnie z siłą lwicy, tak? Czyli walczycie bardzo skrupulatnie, odważnie o swoje cele, o swoje priorytety, o swoje racje, ale robicie to łagodnie, tak? Z harmonią, nie obrażając po drodze nikogo. Być może też, kochane raki, tutaj mówi ta karta o dużej seksualności w lipcu. Macie chęć być może tutaj na piękny jakiś miesiąc z partnerem, partnerką, mężem, żoną, który to miesiąc będzie bardzo seksualny. Jest też karta dobrego seksu. Zapraszam wszystkie lwy. Kochane lwy. To karta wskazówka dla Was na lipiec. Proszę o kartę dla lwa. 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 Tutaj mamy lwa, jak widzicie. Proszę o kartę dla lwa. Dziękuję. Lwy. Pięć mieczy. Wow, kochane lwy. Jakaś walka, jakaś wojna, jakaś, nie wiem, rozwód, jakieś szarpanie się, jakieś tutaj obrazy, poszkodowani. No tutaj mówi ta karta o wszelkich rozstaniach, rozwodach, kłótniach, sprzeczkach, o po prostu kryzysie w związkach, w relacjach, w małżeństwie. Tutaj ta karta mówi również o wrogości, o bitwie, wojnie, tak, czyli kłóceniu się o wszystko. Ta karta mówi o tym, że wasza relacja, wasza przyjaźń, wasze małżeństwo dobiega końca i że no niestety dystansujecie się od siebie, ale również walczycie o swoje. Tutaj mówi ta karta również, kochane lwy, niestety o bitwie, gdzie wszyscy są poszkodowani. Każdy chce wygrać tą bitwę, każdy się szarpie o swoje, ale po prostu jest to no, bardzo, jak to się mówi, szkodliwe i bolesne dla wszystkich. Też będziecie musieli się stawić lwy jakiejś konfrontacji w lipcu, tak, z kimś. Niezależnie czy to w pracy, czy w domu prywatnie, czy jeśli chodzi o rozwód, tak? Ale walczcie o swoje. Też taka rada, walczcie o swoje, kochane lwy. I zapraszam panny. Kochane panny, zapraszam Was na lipcową wróżbę. Proszę o wskazówkę dla panny. Proszę o wskazówkę dla panny na miesiąc lipiec. Proszę o wskazówkę dla Panny na miesiąc lipiec. Proszę o wskazówkę dla Panny na miesiąc lipiec. Dziękuję. Kochane Panny, tutaj jesteście. Więc Panny 10 buław. Wow, kochane Panny, będzie Wam ciężko. Nie bierzcie sobie za dużo na barki. Nie bierzcie sobie za dużo zadań, obowiązków. Nie przyrzekajcie, że wszystko załatwicie w lipcu. Jeśli będzie Was to wszystko przeciążać, nie wiem, będzie to jakiś balast dla Was. Proszę Was, dozujcie sobie zadania, tak? Bierzcie sobie tylko to na barki, co naprawdę możecie po prostu załatwić, tak? Pozytywnie. I nie bierzcie sobie nic, co Was przeciąży, co będziecie po prostu dźwigać tutaj i się załamiecie pod ciężarem tego. Więc, kochani, uważajcie w miesiącu lipcu, by się nie przepracować, przeciążyć czymś, ponieważ to jesteście
No, po prostu no, przeciążeni właśnie swoimi jakimiś obowiązkami. I poprzez ten balast macie kryzys, tak? Macie stres jakiś. Także uwaga, kochani, to jest taka przestroga kart, więc bądźcie przezorni, bądźcie rozsądni, nie bierzcie tego wszystkiego na swoje jedyne barki, kochani. Żebyście nie czuli się później z tymi zadaniami sami, zostawieni sam na sam ze sobą. Czyli to, co radzą Wam karty, kochane panny, to, żebyście stawiali granice i umieli też powiedzieć asertywnie nie, że to jest już za dużo, że nie podołacie po prostu, że nie dacie rady, że jest to też Wasza granica, że w lipcu po prostu być może będą urlopy, inni będą mieli urlopy, będziecie mieli jakieś zastępstwa czy więcej obowiązków. Poprzez urlopy spadnie na Was i też musicie po prostu jakby siebie tutaj no, oszczędzać i powiedzieć też w odpowiednim momencie, oczywiście zgodnie z sytuacją nie, że już nie dacie rady na przykład, tak, za wszystkich brać obowiązków. Dziękuję pannom i zapraszam wagi. Dla wagi już wypadła mi karta. Dla wagi tutaj mamy królową monet. Królowa monet dla wagi, czyli słuchajcie, uważajcie w okresie urlopowym na pieniądze. Nie wydawajcie za dużo pieniędzy. Trzymajcie po prostu budżet rozsądnie, jak to królowa monet. Myślcie poważnie o swoich wydatkach, o swoim budżecie. Nie szastajcie pieniędzmi. No, tak jak mówi się, po prostu rozsądnie wydawajcie, tak, pieniądze. Tutaj królowa monet przede wszystkim myśli o stabilności, o tym, żeby żyć w zgodzie ze sobą, w zgodzie z naturą, w zgodzie z otoczeniem, w zgodzie z wszystkimi. Jest bardzo dobrą przedsiębiorczynią, matką, żoną, kochanką, opiekunką, więc taka harmonijna jakby atmosfera będzie w lipcu, ale przestroga być może by zostać też jakby tutaj wierną samej sobie, żeby być rzeczową w różnych ważnych być może decyzjach, by zaoszczędzić, tak jak już mówiłam, by myśleć tutaj o swojej stabilności materialnej, by również być pilną, pracować, być odpowiedzialną, realistycznie myślącą, racjonalnie stąpającą po ziemi, ale również też pełną fantazji, ponieważ oczywiście królowa monet jest osobą silną, władczą, która jest pełna kreatywności i fantazji, ma dużo pomysłów i jest jednak spokojna, żyje bardzo powoli, spokojnie, w harmonii ze sobą i ze światem. Także tutaj pamiętajcie, kochani, no też ta królowa, teraz tak wpadło mi, że ta królowa monet może być również waszą szefową, tak? To jest żywioł ziemi, to są takie znaki jak byk, panna, koziorożec. I ty jesteś oczywiście wagą, ale jeśli masz ascendent w byku pannie koziorożce, to też oczywiście pasuje do ciebie. Jeśli masz szefową spod znaku byka panna koziorożca, to może będziecie mieli rozmowę z szefostwem, z szefową lub z szefem, z szefostwem o podwyżce, o awansie w lipcu, o jakimś nowym kontrakcie, o pozytywnych projektach, gdzie możecie może zarobić coś. Może będziecie mieli jakieś nowe pomysły na wakacje, także ty pomyśleć o swojej stabilności, również o stabilności związku, tak? Ta karta mówi również o związkach stabilnych, ponieważ królowa monet jest partnerką stabilną. Dziękuję, wago, i zapraszam skorpiony. Proszę o kartę dla skorpionów. Proszę o kartę dla skorpionów. Proszę o kartę dla skorpionów. Dziękuję. Skorpiony są tutaj u mnie, więc kochane skorpiony, rycerz buław. Rycerz buław mówi o tym, że skorpiony w lipcu powinny zawalczyć odważnie
O swoje założone sobie nowe cele, czyli poszukać jakichś nowych pomysłów, nowych projektów, nowe cele i walczyć, zmierzać do realizacji tych celów. Czyli odważnie, tak? Odważnie, bez wahania. Także ta karta mówi o tym, że wszystkie raki mogą mieć, znaczy nie, to są skorpiony, przepraszam, że wszystkie skorpiony mogą mieć tutaj w lipcu bardzo gorącą fazę, tak? Jakąś seksualną fazę. Być może będą skłonni do jakichś romansów, flirtów, do jakichś przygód miłosnych, przygód seksualnych, do no, romantyczności, do takiego czasu pełnego, nie wiem, flirtów podniecających, jakichś tutaj przygód. Też należy tutaj, kochane skorpiony, podjąć ryzyko. Nie bać się ryzyka w lipcu, tak? I również ta karta mówi o przygodach. No, nie tylko miłosnych, ale różnorakich przygodach, które mogą Was w lipcu czekać. No, ale przede wszystkim o przygodach miłosnych i flirtach, ponieważ rycerz buław, jak sama buława pokazuje, którą trzyma rycerz w ręku, tak? Buława to przecież, no, sam gorący seks. Także, no, lipiec, słońce, namiętność, urlop. Oczywiście wszystko wskazuje na to, że może, kochane skorpiony, się ten plan udać. Dobrze, teraz zapraszam strzelce. Proszę o wskazówkę dla strzelców. 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 Nie chcę coś wypaść, więc wyciągniemy dla strzelców kartę. O la la, dwa miecze, kochani. Kochane strzelce, jesteście zablokowane na uczucia. Blokady, blokady, blokady w lipcu. W lipcu nie macie coś zaufania. Nie wiem, czy jesteście coś zranieni. Macie dużo tutaj, nie wiem, wątpliwości. Dużo napięcia jest w Was. Jakieś smutne emocje. Boicie się uczuć, miłości. Być może jesteście zamknięci. Boicie się nowych znajomości. Zamykacie się, blokujecie. Zamykacie po prostu tutaj, widzicie, ramionami siebie. Nic nie widzicie, nic nie słyszycie. Nie chcecie po prostu nikogo do siebie dopuścić. Nie możecie podjąć żadnej decyzji, wahacie się i macie bardzo dużo wątpliwości, żalu, jesteście niepewni, za bardzo w głowie, myślicie tylko głową, odcinacie wszelkie emocje, wszystkim nie dowierzacie, macie, nie wiem, nie chcecie wyjaśnić konfliktów również, strzelce, więc proszę wyjdźcie z tej energii w lipcu i nie... Jakby tutaj blokujcie się sami w takiej negatywnej, pasywnej energii, ponieważ to jest ta karta pełna pasywności. Tylko przerwijcie te blokady i tą właśnie pasywność i zacznijcie normalnie otwierać się na nowe znajomości, na miłość, na ludzi, na randki, na uczucia, na emocje, ponieważ tutaj, kochane strzelce, w lipcu jest totalne zablokowanie emocji i uczuć, lęk przed emocjami i uczuciami, odcinanie wszystkich emocji i uczuć. Także postarajcie się, strzelce, otworzyć swoje wnętrze, swoją głowę, swoje oczy, swoje uszy, swoją duszę, swoje serce na uczucia. Dziękuję strzelcom i zapraszam koziorożce. Proszę o kartę dla koziorożców. 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 Proszę o kartę dla koziorożców.
się już odwróciła nam jakaś karta. Trzy kielichy. Koziorożce. Radość, wino, muzyka i śpiew. Bardzo radosny, słoneczny, roztańczony, pełen przyjaźni, nie wiem, socjalnych, dobrych kontaktów, miesiąc lipiec. Wino, muzyka, śpiew. Przebywanie w gronie znajomych, przyjaciół, tak? Być może w jakiejś wspaniałej atmosferze, być może jakieś uczty, święta, festyny, jakieś tutaj okoliczności, tak? Gdzie można będzie się wybrać ze znajomymi czy z kolegami z pracy na coś. Też szczęście w miłości w lipcu, kochane koziorożce. No, jeśli planujecie zaręczyny, ślub, to jest bardzo dobry miesiąc lipiec właśnie na takie tutaj piękne przedsięwzięcia. Co tu powiedzieć? Same pozytywności. Czyli będziecie się cieszyć, będzie tutaj sukces, szczęście, szczęście w miłości. Będziecie z innymi się radować i świętować. Będziecie po prostu szczęśliwi. Nie wiem, szczęście jest tutaj w powietrzu, tak? Też jakiś spokojny, radosny właśnie miesiąc dla Was, kochane koziorożce. Bardzo pozytywny, radosny, szczęśliwy, przyjazny miesiąc. Wychodźcie oczywiście też do ludzi, tak? Nie zamykajcie się sami, tylko wychodźcie do ludzi, ponieważ będą to koziorożce bardzo pozytywne, udane spotkania czy uroczystości, festyny, koncerty, spotkania towarzyskie i tak dalej. Zapraszam wszystkie wodniki. Proszę o kartę, wskazówkę dla wodników. Dziękuję. Wodniki. Wodniki tutaj są. Dla Was, wodniki, mamy pazia kielichów. Czyli jakieś romanse. Być może poznacie kogoś romantycznego, uczuciowego, emocjonalnego. Natomiast uważajcie, bo tutaj ktoś jest amant, owszem, ale flirtowy. Flirtowy, natomiast nie chce tutaj ten amant mieć czegoś na stałe. Nie chce wchodzić w związki jakieś stałe, tylko chce sobie poflirtować, pobawić się i chce być wolny, jak tutaj ta rybka, tak? Czyli ten paź kielichów to osoba młoda, niedoświadczona, witalna, owszem, ale nie skłonna jeszcze do jakichś głębszych, poważnych, długotrwałych relacji. Chce się tylko bawić, flirtować. Sam romans jest dla tej osoby podniecający, ekscytujący. Ale mówi ta osoba, że ta karta na pewno o pięknym czasie z jakąś delikatną osobą, która jest uczuciowa, bardzo wrażliwa. Tutaj jest to być może jakiś amant, czy jakaś osoba spod znaku raka, skorpiona lub ryb. Jeśli taką osobę poznacie, to na pewno właśnie o tym mówi ta karta, o tej historii. Ta karta mówi również o nowym początku, czyli idźcie na randki w lipcu, ponieważ tutaj możecie kogoś poznać, możecie rzeczywiście mieć jakiś nowy początek, nowej relacji, tak, kochane wodniki, więc coś tutaj może pokazać się jako szansa, by być szczęśliwym, zadowolonym i mieć jakieś romantyczne, piękne momenty w lipcu. Dziękuję Wam. Wodniki, zapraszam. Ostatni znak, ryby. Tutaj mamy ryby. Więc ryby, zapraszam Was. Och, już wyskoczyło. Tylko dotknęłam Was ryby i już mi wyskoczyło. Wow, dwie monety ryby. Więc Wy będziecie mieli w lipcu, w miesiącu lipcu podjęcie jakiejś ciężkiej decyzji lub ważnej decyzji. I nie będziecie jakby może mogli dokonać wyboru, nie będziecie dojrzali do wykonania tego wyboru, tutaj szarżujecie sobie. Być może macie też dwie jakieś różne ciekawe opcje, dwie osoby, dwie kobiety, dwóch mężczyzn,
dwie propozycje pracy. Nie będziecie mogli wiedzieć, znaczy nie wiecie, nie wiecie po prostu w miesiącu lipcu, na którą opcję się zdecydować. I tak sobie szarżujecie i jakby powinniście jednak w lipcu podjąć tą decyzję, by być no po prostu jakby poważnym, tak, w oczach innych. Nie tylko szarżować, bawić się, zastanawiać cały miesiąc, być niepewnym, tylko powinniście podjąć jakąś właśnie ważną tej decyzję. Ponieważ tutaj pokazuje ta karta jakby niemożność podjęcia decyzji. Szwankujecie, nie wiecie po prostu co zrobić i po prostu tkwicie tak jakby tutaj pomiędzy tymi dwoma opcjami, pomiędzy młotem i kowadłem. Więc ważne jest, by podjąć jakąś decyzję. No tutaj jest też oczywiście taki aspekt w tej karcie, jakby, że ryby będą chciały się tutaj bawić, tak? Tak powierzchownie bawić, zaigrywać, flirtować, być może z dwoma osobami naraz, lekkomyślnie, bez zobowiązań, bez odpowiedzialności. Natomiast oczywiście jest to zachowanie niedojrzałe i należałoby podjąć jakąś decyzję, jeśli chcecie czegoś stałego, czegoś poważnego, czegoś, co da Wam stabilność uczuciową. I to wszystkie znaki Zodiaku, 12 znaków Zodiaku na miesiąc lipiec. Niech się spełnia. Ja Wam życzę oczywiście pięknego, słonecznego miesiąca lipca, pięknych urlopów, pięknych wakacji, samych słonecznych i pozytywnych dni oraz wspaniałych energii. Do usłyszenia już wkrótce.